7. poszło dla tych wszystkich którzy <głos> <głos> myśleli że mówię serio że Danuta nie wraca to już słychać <noise> że jest z nami i teraz uwaga oklaski dla niej Yes. Ja to Słusznie te oklaski, bo to y, fartem wróciłam. Tak, fartem. wróciłam. jeszcze nie wiesz, ale. Fartem tak. wróciłam. Dobra, Danusia, byłaś trzy tygodnie na urlopie. Proszę nam tutaj nie mącić, bo ja i, i nasz gość jest w pracy w czoła cały czas. Y, oczywiście witamy tego spoconego. <laughs> <laughs> ale nie. <coś śmiech> nie, czyli w ogóle. Nie. Macieja Dudę. Dobry wieczór, dzień dobry. To jest dobry głos radiowy. Pytanie: Czy do ciebie się zwracają wszyscy duda? Tak, nawet mama. Nawet, nawet mama. mama? Tak, albo synu, bo mówię, do mnie, nie mów do mnie Maciej. Aha, czy synu albo duda. I my tylko chcieliśmy być, yy, sprawdzić cię, czy słuchałeś ostatni tanecznik, czy ty wiesz, aha, ty znasz hiszpański? Dehala ich... duda? Dehala la duda. Co to znaczy dehala duda? Yy, no zostaw wątpliwości za sobą. Dokładnie. I tak. Sprawdzę, to będzie sprawdzenie dzisiaj, czy mówię po hiszpańsku, czy udawałem? <grymne> <grymne> Bardzo dobrze mówię. Janoszek, tak? Czy... <grymne> <grymne> my właśnie to ostatnio przerabialiśmy w odcinku z Mery. Więc, jeśli ktoś chce się podszkolić, to może do niego wrócić. Tymczasem, my dzisiaj właśnie te wątpliwości zostawimy na boku. Dowiedziałyśmy się, że tanecznik to po prostu jest poklepywanie po plecach. Miło, jak nie wiem, zero kontrowersji. Więc wspólnie ustaliliśmy, że dzisiejszy odcinek. Będzie kontrowersyjny, prawda Maciek? Duda? Tak, będzie dzisiaj kontrowersyjny, będą pytania poniżej pasa. Jest, mamy to. Danusia, jesteś z nami? No właśnie się zastanawiam, <coughs> czy nie powinnam wyjść. Dobra, Danusia, <coughs> ja przestań, tak przestań, 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 przestań. Ja dehala duda, dehala duda. Słuchaj, Maciek, ja sobie zrobiłam takie tematy, wokół których chciałabym pokrążyć, bo nie będziemy rozmawiać już o historii, o tym, bo już byłeś u nas raz, omówmy się. Z partnerką swą adresem. Tak jest, w parze. A teraz jesteś sam, i ja bym chciała pogadać o takich rzeczach, o których y, często się nie rozmawia albo nie ma okazji. A ty okay. takie rzeczy poruszasz u siebie na y, profilu swoim własnym. Okay. Więc rozumiem, że skoro tam o nich piszesz, to nie jest to tajemnica i nie będzie to jakby bardzo odbiegało od twojej wizji y, rozmów o tańcu. Nie, nie, nie. Myślę, że mam nadzieję, że te, te rzeczy, które tam publikuję, będą trochę kontrowersyjne, tak jak obiecaliśmy na wejściu. Tak jest. Ja mam tylko jedno pytanie na start dotyczące tego właśnie, jak ym, bo nie ma dużo osób w środowisku tanecznym, baciatowym też myślę, które mówią wprost często właśnie u siebie na profilach o takich różnych rzeczach, o których się mówić. Niezwykło. Ty poruszasz takie wątki jak perfekcjonizm, jak konkursy socjalowe i co tam w nich, chociaż nie skończyłeś tego wątku i, i o niego będziemy też dopytywać. Ostatnio mówiłeś o tym, jak szukać instruktora. Na ile ty jesteś gotowy na dyskusje, które się tam potem dzieją? W pełni. Jestem gotowy w pełni, natomiast… Y jak to na każdej dyskusji pojawiają się osoby, które chcą dyskutować, a pojawiają się osoby, które chcą tylko zaatakować i, 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 i zwrócić na siebie uwagę. I z takimi nie podejmuję polemiki zazwyczaj, bo uważam, że nie ma sensu. Natomiast z większością podejmuję polemikę i bardzo ją lubię. I uważam, że po to jest możliwość komentowania pod moim postem, właśnie żeby ta polemika nastąpiła. Jakbym miał mieć posta, który wszyscy robią achy, echy i mówią super pięknie popieramy, to pewnie by mnie to nudziło. Okay. Czy lubisz takie zaczepne rzeczy, żeby się jakaś dyskusja wywiązała, żeby coś z tego zbudować? Wiesz, tak? co od ośmiu lat yy, z racji mojego nazwiska, wszystkie rzeczy są zaczepne, więc jakby żyję z tym na co dzień. Okej, okay. dobra. Nie wiem, Danusia, coś. Ja, ja miałam, ale mi uciekło. Ja wiesz, za zaraz wrócę. Danusia ma jetlag, więc no my ja sobie mam będziemy sobie rozmawiać, lag, tak, ja a ja chyba będzie ona będzie siedzieć, podnosić tak. rękę. Tak, tak. Gotowa. <laughs> y, dobra, no to tak, to pierwsze, pierwszy temat i pierwsze moje y, zaczepne pytanie, może nie jest zaczepne, ale jak bardzo oberwało ci się za to, że, oberwało, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale tam były różne y, komentarze pod tym postem, który dotyczył kapitana Baciaty. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to był jeden z bardziej kontrowersyjnych postów. Taki, gdzie ktoś mówił, że to jednak było już przekroczenie jakiejś granicy. Yy, to jak ty byś mógł powiedzieć o tym, czy tak uważasz, czy tak faktycznie było i w zasadzie trochę po co to było zrobione? Co tam jakby stało za tym. Moim niedoszłym marzeniem jest być stand-uperem. Zacząłem nawet to, zacząłem. Mam, jest nawet strona Duda Stand-up. Ten stand-up już nawet widzi nas własnej nazwy nie znam, ale, ale jest coś takiego. Więc dla mnie ogolenie się na łyso, co dla mnie było przede wszystkim walczeniem ze swoimi kompleksami, bo nie ukrywam, że jak oglądałem filmy potem taneczne z Adrianą i patrzyłem, o ja pierdziele, co ja tam mam. Wyglądam jak, jak co najmniej jak biskup, który gdzieś tam nie przykrył czegoś, więc doszedłem do wniosku, że nie, nie będzie będziemy urządzić żaden kompleks, więc ścinam włosy na łyso. I ściałem te włosy na łyso, i pomyślałem sobie. Trzeba to wykorzystać. Trzeba to z, tego, z tego zrobić coś ciekawego, coś śmiesznego, co wpłudzi w pewien sposób kontrowersję, bo lubię być kontrowersyjny, yy, lubię być w centrum uwagi, i to był jeden z takich elementów, który to powodował. No i wrzuciłem to tylko z prostym napisem: Kapitan Baciata, jest Natomiast, no, jak to mu stara zasada mówi, uderz w stół. No i tak właśnie było. Wiesz co, cieszyło mnie tam, że gdzieś to kogoś tam gdzieś ruszyło i że to było kontrowersy... że to było kontrowersyjne, bo właśnie o to w tym chodziło. Więc, więc jakby gdzieś tam jakieś były komentarze, które mówiły, yy, gdzieś tam atakowały na przykład niepotrzebnie Adę, na przykład i to było takie nieprzyjemne, że gdzieś tam była taki w stosunku do Ady. I uważam, to było bardzo poniżej pasa. Natomiast mnie jak ktoś atakuje, bo ja z, jakby rozpoczynam dyskusję kontrowersyjną jak mnie ktoś atakuje, to mnie to tylko cieszy. A, a jak się atakuje kogoś, kto w ogóle nie brał udziału w tej mojej kontrowersji, to jest poniżej pasa. Mhm. A powiedz, bo nie, Przypomniało mi się to pytanie, bo zastanawiam się w momencie jak wrzucasz coś takiego, tutaj to było, tak jak opowiadasz, całkiem spontanicznie i tak dalej przy okazji. Ale wrzucając więcej takich rzeczy, czy ty sobie planujesz potem czas, bo jesteś raczej osobą dość zajętą. Mm. I branie udziału w tego typu dyskusjach później e, też zajmuje czas. I człowiek by chciał, czy ty sobie gdzieś w głowie planujesz, że e, dajesz jakąś granicę, że dam się wciągnąć tylko do tego momentu, jak w ogóle to sobie gdzieś tam w życiu organizujesz, czy to jest na przykład twój zapychacz czasu? No bo każdy gdzieś jakiegoś ma. I może to jest Twój, inni mają Netflixa, ty masz dyskusję na żywo, nie? Znaczy, powiem Ci tak. Ta konwersacja, która tam się rozpoczyna, ona właśnie jest tym, czego oczekuję, wrzucając takie, taką, taką, takiego jakiegoś kontrowersyjnego posta. A robię to dlatego, że właśnie brakuje mi trochę dyskusji w tym tanecznym świecie. Brakuje mi tego, żeby usłyszeć, co ludzie myślą, nawet negatywne rzeczy. Tego rzadko kiedy to się pojawia. Przyznam się szczerze, że gdzieś jak jesteś instruktorem, to, to, to rzadko kiedy dochodzą do ciebie informacje, wiesz, co to było średnie, to nie do końca wyszło, albo uważam, że na przykład w środowisku powinno być tak i tak. I mało kto mówi o pewnych rzeczach, o no, których gdzieś tam można powiedzieć. Ogólnie taniec kojarzy się z czymś przyjemnym, co nie znaczy, że nie można mówić o rzeczach, które można zmienić, albo na przykład, które są kontrowersyjne same z siebie, jak na przykład kapitan. Salsa czy kapitan baciata. To jest kontrowersyjny y, temat, i dlatego ten temat gdzieś tam był na moim profilu dość mocno y, lajkowany i komentowany. Wiesz, bo zastanawiam się, czy. Bo zgodzę się z Tobą, że samej komunikacji i rozmowy w środowisku tanecznej jest za mało. Nie powiem, że nie ma, bo coś tam się pojawiło i jakoś tam jest, też w takiej formie. Zastanawiam się, czy faktycznie. Musimy sięgać po te formy, czy jesteśmy zmuszeni do tej kontrowersyjnej formy, nie, żeby tu ruszyć? Dlaczego? Ciekawa jestem, czy masz i, i jakąś swoją teorię na temat, dlaczego te dyskusje nie wychodzą właśnie od tych przyjemnych rzeczy, od tych fajnych, idąc w stronę tych trudniejszych. Dlaczego sięgamy po takie narzędzia, że tutaj kontrowersyjnie, żeby ruszyć ludzi w ogóle do jakiejkolwiek dyskusji? Bo tych fajnych tematów jest, tych fajnych postów jest masę. Tych fajnych, takich, może fajny, to jest słowo, nie lubię w ogóle tego słowa fajnego używam, tych tylko takich miłych komentarzy jest masę. Wrzuca jakaś para, jakieś demo, jakaś para, która zaczyna tańczyć wrzuca demo, tego wsparcia jest dość dużo, a mało jest tego typu dyskusji, nie mówię o obrażaniu. Jestem ostatni, który, który jest za tym, żeby kogokolwiek obrażać, ale mało jest dyskusji takich, że coś jest może nie tak, albo coś wygląda inaczej, niż byśmy chcieli, że wyglądało. Coś nas łączy z jakimś tematem, z którym nie do końca chcielibyśmy łączyć. Na przykład coś nas łączy z pewną seksualnością, której nie chcielibyśmy albo chcielibyśmy, tylko ciężko nam się do tego przyznać, bo czasami słyszę ludzi, którzy są zbulwersowani, że ktoś tutaj łączy seks z baciatą, a jednocześnie robi coś podobnego na przykład na parkiecie. I jestem oburzony tutaj, a, a u siebie w domu jestem taki sam. więc. A ja mam pytanie, a co by ciebie... Yy jakby to powiedzieć, zabolało najbardziej. Jaki komentarz na twój temat związany z tym tanecznym światem? Bo nie mówię o tym, że obrażony... Powiem w... i będzie, będzie 20 komentarzy zaraz, taki sam. No jakie tematy w ogóle ruszają Dudę w takim razie? Bo wiesz, nie mówię o tym, że że obrażaniu twojej partnerki, mamy, wiesz, mm. taki trash talk typowy, wiesz, sportowy, który w sumie wiecie, tak, no wiemy, że to jest niemiłe, ale tak jakby z dziesiątej strony, a potem się oglądasz, nie wiem, NBA, na przykład, jak to się ogląda i no to jest jakby element sportu, jednak on może nie jest Jakiś super, ale jest elementem yy, takim nieprzyjemnym, ale wiemy też, że czasem to jest konwencja. Natomiast mówię o takim czymś, co by ciebie zabolało jako tancerza instruktora. Czy, czy zastanawiałeś się faktycznie, czy jest coś takiego? Nie mam teraz. Nic, nic mi nie przychodzi do głowy takiego, co mogłoby mnie jakoś mocno zabolać. Wcinek no każde ogólnie, każda jakaś taka informacja, która może być dla ciebie nieprzyjemna, ona. Yy, rusza cię, ale tylko pytanie, jak szybko na nią reagujesz. Bo to, że ktoś ci powie, jak ci powie ktoś na ulicy spierdala, uciekaj, to, to cię to ruszy na trzy sekundy, ale jak powie ci to brat albo siostra, to rusza cię to na, 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 na wiele dni na przykład. Więc, więc każda informacja cię rusza, tylko pytanie, jak do niej, jak do niej podchodzisz. Wiesz, no jakby gdzieś, gdzieś pojawiły się informacje typu ty, no, gość jest bardziej śmieszny niż lepiej tańczy na przykład, no to on zaczyna się zastanawiać, no i wtedy myślisz, analizujesz, ty, no to po części jest prawda, nie? Na przykład. I co się robi z taką informacją? Co się robi z taką informacją? Idzie się na salę i się trenuje. A, okay. <grafię> na Sobie przypomniałam, że Hanu kiedyś mi podpowiedziała, jak się zastanawiałam, na ile feedback biorę do siebie i zmieniam. Bo ja mam na przykład taką naturę, że zmieniam. Ktoś mi powie, aha, to trzeba inaczej, a no to faktycznie, albo, a, bo tego braku, a to, to trzeba dołożyć, a tego braku to trzeba dołożyć. Miałam takie, że kurczę, nie? że tak trochę tracisz, no bo skoro tyle, i jeśli ktoś tak łaknie feedbacku na przykład, nie, i mówi cały czas się dopytuje, a co by można było inaczej i tak dalej. I potem się zastanawiałam, no jaki to jest sens, nie? Skoro przychodzę z czymś, oferuję, a potem zastanawiam się, jak to zmienić. I ona mi powiedziała takie coś super, nie wiem, może wszyscy tak robią, tylko ja nie, ale to podpowiadam, bo może też ktoś tak. Jest. Ona powiedziała, że w zależności czy to jest zamierzone, czy nie. nie, że jeśli na przykład jakieś działanie jest zamierzone i zrobiłaś to celowo, i ktoś ci potem mówi, że to powinno być inaczej, no to, no to tego nie zmieniasz, bo to był jakiś cel, w tym miałaś. ale jeśli zrobiłaś coś przypadkowo, źle, w cudzysłów tu biorę, i ktoś ci to jakby unaocznił, że no tutaj na przykład brakło czasu. To przyjmujesz to, aha, no tak, faktycznie, bo to nie było coś, co planowałam. Nie? I dla mnie to było na przykład było na tyle fajne, że można tak trochę weryfikować to, e, taki feedback od ludzi. nie? Bo tak sobie myślę, że kurczę, jak gdybyś tak każdego pytał, e, a jak ci się podoba moje zajęcie, a tobie, a co byś zmienił, no to mogłoby się okazać, że faktycznie e, no, tego jest dużo. Nie? To tak, tak, taka wrzutka. Się Mam powiem, odpowiedź miało. na Twoje pytanie. Potrzebowałam tak? trochę czasu. Wiesz, co mnie rusza? To jest najbardziej mnie rusza to, że. Yy... Rozmawiam z kimś w cztery oczy, jest uśmiechnięty, mówi zajebiste zajęcia, super i tak dalej, a potem mówi coś innego za plecami. I to są rzeczy, które mnie ruszają nie pod tym względem, że, że o, jakby to jest moje, że ja jestem jakimś tam instruktorem, tylko że, że ktoś ma tyle energii w sobie, żeby, żeby tak robić. Że okay. mu się chce, żeby, żeby tak udawać. Tak mi się wydaje, że to jest takie chyba nawet najtrudniejsze dla tej osoby, bo przede mną musi być taką osobą, uśmiechniętą, fajną. A, A potem mówi co innego. I to się dzieje niestety w tym w naszym środowisku baciatowym, jest dużo takich trochę ploteczek, takich dziwnych, dziwnych komentarzy, które jakby były wypowiedziane wprost, to myślę, że trochę by były łatwiejsze, albo przynajmniej nie, udawał, nie dodawałbym takiej, takiej dodatkowej nutki, czy nawet bym powiedział partytury takiej uprzejmości, która, która jest niepotrzebna, jeżeli coś innego myślę wewnętrznie. To może ja to też tak ubiorę trochę w pytanie, bo ym, mam poczucie, że to nie jest tylko środowisko baciatowe, ale większość środowiska tanecznego i może to nawet nie wynikać ze złej woli, że ktoś jest tutaj miły i tak dalej, tylko nie do końca wie, jakby ta krytyka miała wyglądać, jak, w jaki sposób ją przekazać. Wiesz, tak? Ja zawsze mm -hmm. też się staram y, trochę wejść w buty tej drugiej strony, Owszem, czasami też się zastanawiam, jak to jest, że wprost mówią jedno, a potem słyszę po korytarzach, albo do mnie docierają zupełnie inne informacje na temat, i tutaj najczęściej instruktorów, to może podpowiedz takim, jak ktoś powinien podejść do ciebie z krytyką? Jakbyś sugerował, proponował, no, bo to wszystko jest komunikacja. E, jakbyś chciał usłyszeć taką krytykę, bo jesteś świadomy tego, że nie wszystko będzie zawsze pasować wszystkim, no to jak najłatwiej, tak, żeby ktoś, jak podejdzie, zastosuje się do tych zasad, miał taką pewność, że też ci nie zrobił krzywdy. Okej, okay. znaczy dla mnie, to, że ktoś ewentualnie komuś się nie podobają moje zajęcia albo to, co ja mówię, albo forma mojego. Mojego żartu, bo niestety nie wszyscy lubią mojego, mój, 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 moją formę żartu. Mówię, niestety, bo bym chciał, żeby lubili. Natomiast <gryw> natomiast myślę, że przede wszystkim najbardziej zawsze boli to w życiu, w związku, w rodzinie, jeżeli ktoś jest po prostu niespójny w tym, co robi. Czyli jeżeli jesteś nad wyraz miły, kochany dla kogoś, a potem się okazuje, że to nie jest taki, jak, jak widzisz, i nagle, się, nagle, nagle to. Ta, ta, to takie, które się pojawia w tobie, taki zawód, on boli najbardziej wewnętrznie, bo dałeś się, dałeś jakby gdzieś tam jakąś taką energię dobrą temu tej osobie, bo ją czułeś, że ją odbierasz, a potem się okazuje, że ta energia była fałszywa. To jest to, co mnie najbardziej boli, więc ja uważam, że jeżeli ktoś do mnie podejdzie, i nawet ja to lubię, ja nawet chcę tego usłyszeć, że stary na przykład, wiesz co, idealnie by było, jakbyś dołożył na przykład na tych zajęciach trochę więcej techniki z tego albo z tego. Uruchomiliśmy w Warszawie taki kurs, w czwartki wieczorem, bardzo późno, bo o 22, ale uruchomiliśmy taki kurs, który się nazywa Daj sobie feedback. Yy, teraz by ruszyły pierwsze takie zajęcia, gdzie mówimy o tym realnie, co by było lepiej zrobić, i my pytamy też z Adrianą o nas. Czyli na przykład Adriana tańczyła na środku z jednym z kursantów i mówi: Dajcie mi feedback, wiecie, co byście chcieli zobaczyć ode mnie. Tylko problem był taki, że nikt nic nie powiedział. Ludzie się bali powiedzieć instruktorowi, że coś jest nie tak. I w ogóle między, z między sobą się bali, trochę powiedzieć. Ja uważam, że ogólnie lepiej jest zawsze mówić o tym, co jest dobre, ale nie da się rozwijać, gdy nie mówić o tym, co jest złe. Więc można mówić wszystko z pewnym jakimś takim szacunkiem, ale jak tego nie powiesz, to nigdy nie dostaniesz tego, tego, tego wsparcia. Natomiast wracając fo do formy. Znam instruktorów, i też zaczynam kontrowersję. Znam instruktorów, którzy zniechęcili bardzo dużo kursantów do tańca. To znaczy, wychodził pewien kursant z, z lekcji prywatnej i powiedział, że on, ona nigdy nie będzie już więcej tańczyć, bo ją tak, tak ją potraktował, że wszystko jest beznadziejne i tak dalej, i tak dalej. Więc gdzieś tam zawsze musi być ten poziom, bo każdy z nas tak naprawdę chce słyszeć dobre rzeczy, ale nie da się rozwijać bez tych złych, więc trzeba to. W pewien sposób upakować tak, że jak ktoś wychodzi od ciebie z lekcji, za którą płaci nie pieniądze, żeby. Nauczył się tańczyć, ale żeby nie czuł się jak gówno, bo tak czasami niektórzy instruktorzy podchodzą do kursantów, że no stary, przychodzisz do mnie z czymś takim, ja się muszę przy tobie namęczyć, bo tak to trochę jest odpowiedzialne, i teraz, i, i teraz jeszcze ty, a sobie się wydajesz, że jesteś super tancerką albo tancerzem, a nie jesteś, więc wydajesz pieniądze i wychodzisz z poczuciem, że jesteś głównym. No nie tak to powinno wyglądać, nie? więc jakby gdzieś tam zawsze musimy znaleźć ten złoty środek pomiędzy pomocą komuś i wsparciem, jeżeli chodzi o zajęcia ale też szacunkiem i traktowaniem tego, oczywiście nie, niektóre osoby mają zbyt duży ten poziom yy, jakby brania do siebie jakichś tam feedbacków, ale no to od nas zależy, my nie jesteśmy instruktorami, gdzie obrabiamy wszystkich, o, może powiem taki głupi, głupi tekst, ale najgłupszy suchar na świecie, jak, jak w Rosji yy, powiedzieli, że teraz zaoszczędzimy na fryzjerach, i wymyśliliśmy taką maszynkę do obcinania włosów. Nie? No i zgłasza się jeden, jeden profesor, mówi: Ale przecież każdy ma różny typ głowy, nie? A ten, a ten człowiek, co to wymyślił, mówi: No tak, zgadzam się, ale tylko za pierwszym razem. Przepraszam, ale. Hej, yy... to nie był słuchat, ka ka dobra, Kapitan Słuchar teraz będzie. Ja, to był super śmieszny żart, dobra, To nie jest super. One się sympatycznie śmiały. Znowu tak, tak, to się wydaje. Tobie się wydaje, że jest kontrowersja, ale na razie jeszcze nie było, więc. Zaczną mam... się, jedziemy. Jedziemy z czymś takim. Czy uważasz, i podobno były twoje słowa kiedyś wypowiedziane, że chęć udowodnienia czegoś sobie albo innym jest właściwą motywacją dla bycia instruktorem? To są podobne twoje słowa mm -hmm. z kiedyś, że chciałeś mm -hmm. coś sobie udowodnić i dlatego zacząłeś uczyć To są ludzi. chyba moje słowa, mm -hmm. chyba z mojej strony, nawet z mojego bloga. Być może, tak, tak. mamy takich wprawnych co? To w, w, Wiesz było co? Y... uważam, że każda motywacja jest dobra do tego, żeby osiągać sukcesy. Pytanie, czy to cię cieszy, czy to cię niszczy. Ja niestety miałem przez długi okres swojego życia osiąganie sukcesów, których nigdy się nie cieszyłem. Czyli zdobycie pewnego stanowiska, nie cieszyło mnie to, bo cały czas czułem, że jest za mało. Potem po pracy z psychologiem, w ogóle do, do którego trafiłem przez przypadek, bo, bo, bo yy, skończyliśmy z Adrianą terapię naszą wspólną, bo mieliśmy trudny okres, jeżeli chodzi o naszą współpracę, i poszliśmy na terapię. I jak skończyliśmy tę terapię, to. Ten, ten, ten psycholog mówi, może Pan zostanie pani Maćko u mnie na, na terapię. Ja mówię, ja z czym nikt mnie nie pił, nikt mnie nie gwałcił. Yy, taki miałem poziom jakby yy, wyobrażenia, że po to się przychodzi na terapię. Bo to, bo niestety taki stricte taki chłopak wychowywany na Podkarpaciu. Wydaje się, że jak do psychologa, przecież w szkole do psychologa szli, to ci to tam mieli jakieś mega duże problemy. No i tak się okazało, że mówię, no to spróbujmy. I zostałem półtora roku na tym, żeby rozumieć siebie. Yy, więc. Yy, Teraz, było, bo, bo chyba Pytanie poszedłem o dalej. Motywację, o tak. motywację. I teraz ta motywacja dopiero po, podczas, podczas jakby pracy z tym psychologiem zrozumiałem, że 90% rzeczy, które ja robiłem, było po to, żeby pokazać światu, że jestem ważny, hmm. że jestem istotny. Nie robiłem ich dla siebie, tylko żeby komuś coś udowodnić. A dlaczego to udowadniałem? Bo w moim życiu myślałem, że moi rodzice faworyzują moją siostrę. Ja myślałem tylko o tym, wiecie, bo to tak naprawdę tego było na tyle, bo ja byłem chłopakiem, który był bezobsługowy. Czyli zrobiłem wszystko sam. Rozmawialiśmy nawet Magda w stosunku do twoich rodziców. Bo robiłem wszystko sam, a moja siostra była bardziej emocjonalna, więcej czasu spędzała z, z rodzicami, yy, i dlatego mi się wydawało, że jestem niezaopiekowany wystarczająco. I potem, żeby ci rodzice na mnie zwrócili uwagę, to mi się wydawało, że muszę być najlepszy w tym, że muszę osiągać wszystkie najlepsze sukcesy, bo inaczej oni na mnie nie zwrócą uwagi. Nigdy nie będą mnie traktować poważnie, dlatego to był taki jednocześnie. Yy złotem, to było złotem, ale przekleństwem, bo to nigdy nie dawało mi radości, bo cały czas było takie poczucie, a jednak chyba to nie jest, to jest za mało, to jest za mało i dopiero jak zacząłem nad tym pracować, to dopiero to zrozumiałem. Czy się cieszę, że doszedłem do tego, co doszedłem? Przez ten, tak powiedzmy, przekleństwo cieszę się, bo w życiu bym sobie, normalnie jakby tylko ciesząc się z tych sukcesów pewnie nie miałbym tyle samo zapału, żeby, żeby to zrobić, więc, więc uważam, że dojście do sukcesu nawet trochę po trupach jest okej, okay, natomiast Trzeba znaleźć złoty środek, który pozwoli nam się z tego cieszyć. Okej, okay, bo myślę sobie, że to pytanie było zadane w takim kontekście, czy da się uczyć i edukować kogoś, myśląc o sobie cały czas. A, w tym kierunku. Tak, tak. Czy to nie powinno być tak? Ja jakby wiem, że nie mamy idealnego świata, ale to tak trochę jak nauczyciel w szkole, że on ma misję. I misja to jest uczenie. Kogoś, Tylko, że a misja, to jest yy, udowadnianie światu, że jestem wartościowym człowiekiem. Tak, a, a jak, jak, sp jak, jak sprawdzisz e, rozmowy telefoniczne ludzi, to e, najczęstsze słowo, jakie pada, to jest ja. Jak oglądasz zdjęcie e, ze swojej klasy, to pierwsze kogo szukasz? Koleżanki swojej czy szukasz siebie? I teraz pytanie, każdy z nas myśli o sobie. I pytanie, jak bardzo myślisz o sobie i w jakim kontekście? I teraz, jak to przebić na sukces? Moja forma przebicia tego na sukces jest taka, jeżeli będę mówił moim kursantom wszystko, co wiem, nie będę niczego chował. A miałem wielu instruktorów, którzy mnie uczyli, mówili na zasadzie: ty, Duda, nie mów wszystkiego tym swoim kursantom, bo oni będą lepsi od ciebie. Jak im powiesz wszystkie swoje temice, pamiętaj, żeby zawsze sobie troszkę tam zostawić. A ja podchodzę do tego odwrotnie. Na zasadzie, jak ja powiem wszystko, to ja nie wiem, co mam mi powiedzieć za tydzień. Więc ja muszę teraz, ja muszę się pójść na salę opracować swoje rzeczy pójść do przodu, żeby im powiedzieć coś nowego. Ja właśnie wyskoczyłam z butów na hasło, bo oni będą lepsi od ciebie. Naprawdę coś tak. takiego usłyszałeś? Tak, tak, tak. Bo dla mnie to jest cel bycia, czy jeden z celi bycia instruktorem. Twój jak uczeń przerasta mistrza, no to to jest ta idealna sytuacja. I ty mm. też to, co mówisz, że jeśli mój uczeń zaczyna mnie doganiać, no to ja dostaję kopa, ja mam tak samo jak ty w takim wypadku. E, tu się też z tym zgadzam. Ja dostaję gdzieś tam motywację. No kurczę, to teraz no, no nie może tak być, nie? Że to jeśli ja chcę zostać na poziomie tego mistrza, chyba że chcę zostać uczniem, a tak też mi się zdarzało. Że moi uczniowie, moi kursanci mnie przerośli w niektórych aspektach, bo nie wiem, ja na przykład pamiętam Malwinę Uzdejczy, która przyszła dopiero co i zaczęła, a jaką jest teraz tancerką? Mm -hmm. nie? Mam takie, gdzie, gdzie ja tam nie, a, a Malwina. Pozdrawiam serdecznie. także. Limes up. <laughs> Cytrynki. No do... Tak, ale czy mógłbym hmm? teraz coś do tego dodać? Nie, absolutnie. <grym> do <d> <grym> do do <grym> Wiesz <w> <grym> co, ale zgadzam się, gdyby chodziło tylko i wyłącznie o pasję, ale weźcie pod uwagę, że to jest biznes. Jakby. Dlaczego jest tyle kłótni pomiędzy szkołami, dlaczego jest tyle kłótni między właścicielami? Bo to chodzi o pieniądze. Jeżeli chodzi o zbieranie znaczków i tam nie ma pieniędzy, to da się na każdy temat porozmawiać i bez, bez jakichś tam zwarć. Natomiast gdy pojawiają się pieniądze, a w baciacie teraz, naprawdę to są potężne pieniądze. Takie firmy ogromne typu Marko i Sara, to jest dobrze prosperujący biznes wielomilionowy. My nie mówimy o pieniądzach małych, mówimy o naprawdę ogromnych pieniądzach, dlatego dobra, oni się rozstają no. i, i walczą ze sobą. Znaczy, mimo, że walczą ze sobą, to wiedzą, że mają firmę do utrzymania. I to na tym to polega. No a wszystkim. powiedz mi, dobra, bo to w tym starsowym to chyba jeszcze nie takie, albo może nie wiemy, na czym się opiera ten ich biznes, to znaczy ile tam jest odnóg, o których my nie wiemy, bo nie siedzimy jakby za bardzo w tym. No bo my jechaliśmy tutaj i rozmawialiśmy o tym, że prowadzenie szkoły w Polsce to nie jest lukratywny biznes i taka była nasza rozmowa yy, i to była też jakby twoja, mm -hmm. Twoje zdanie tutaj, a teraz mówimy o... Yy, o tym, że to jednak jest dobry biznes. To znaczy, że co oni. Znaczy w baciacie to jest bardzo dobry biznes teraz. Teraz, ty, dlatego, że, że tych, tak jak powiedziałeś, tych odnóg jest wiele, ale same zaproszenie takiej znanej pary na, na, na event, to jest, to jest wiele tysięcy euro za taki weekend, który się płaci parze baciatowej. Do tego są lekcje prywatne, kursy online, yy, pokazy, nagrywki, jakieś nagrywki, ciuchy. Jakieś tak? ciuchy. To, to naprawdę to się to jest. Teraz Baciatowo stworzył się ogromny biznes i, i myślę, że korkę ma, ma mokresny w nocy, że nie stworzył jakiegoś sposobu na zabezpieczenie swojej marki, tak jak zrobiła to Zumba. Bo, mhm. bo jakby kork udałoby się zabezpieczyć tą markę Baciaty Sensual. Ale w jaki sposób? Ale dlaczego nie ma kopii tak bardzo Zumby? Jest jakiś tam mhm. Sulstation i tak dalej, ale Aha. i tak wszyscy idą na Zumba, nie? No. Zawsze od nogi no. jakieś będą, ale, ale i tak ten główny szpil trzyma Zumba, nie? Trzyma. Ta zumba nadal tak żyje, bo... Ma... No nie żyje, ale żyła przez długi czas wiele i ci ludzie, którzy stworzyli tą zumbę dzisiaj mają wielkie wille na no gdzieś okay. tam. Na... To znaczy wiesz, bo zastanawiam się, czy może... ta forma okej, okay, nie da jemu y, taki, takich pieniędzy i takiego zwrotu, ale przez to, że to nie zostało gdzieś zamknięte w jakichś ramach, to to ma cały czas taką żywą formę i rośnie. To też nie, jest formuje. prawda, to też jest prawda. To tak bardzo na szybko. To tak też, jest gdyby, też jest prawda, to też jest prawda. A czy, to, to, bo oczywiście my tu będziemy mieć tysiąc wątków, więc nie ma szans, że będzie 40 minut. chciałam to już A tak myślałem, ja chciałam zacząć, że a może zrobimy krótko. Nie, no gdzie w życiu. To ja mam pytanie, ale jest coś, co my źle robimy w Polsce dotyczące beciaty? Nie umiemy robić pieniędzy na przykład? Myślę, że przede wszystkim nie jesteśmy to pierwsza rzecz, jest moim zdaniem i patrząc na to, że coraz więcej y, zagranicznych ludzi przyjeżdża na piwę do Polski, do polskich instruktorów, to przede wszystkim uczymy technicznie ludzi tańczyć, natomiast jesteśmy mniej pracowici jako instruktorzy, znacznie mniej pracowici jako instruktorzy. Pamiętam jak y, y, Antoni i Belen jak zaczynali ze sobą pracować, to tańczyli trenowali ze sobą pięć dni w tygodniu po dwie godziny, jak zaczynali dzień w dzień. Pięć dni w tygodniu, które wygrywali po po, po po dwie godziny, chyba tak, nie, wiem, przez cztery czy pięć miesięcy. Para, która, ona była mistrzynią świata i on był mistrzem świata, on, on był mistrzem świata. Mhm. Nie znam pary w Polsce, która by trenowała choćby połowę z tego. No, ja akurat słyszałam takie opinie i to y, od powiedzmy, nie mogę powiedzieć kogo, że, że to jest jednak szok, że tyle nie że pary, które jeżdżą i tyle uczą, tyle nie trenują ze sobą, mhm. nie? Że jednak, y, no ale też sobie wyobrażam, że pewnie mamy jeszcze takie myślenie, że to, jak ktoś z tego żyje, tak jak o tym rozmawialiśmy, no to on ma te priwy do wyrobienia, nie? On jakby na tym też zarabia. Fizycznie gdzieś jest, gdzieś jest taki próg. Tak, tak. Że nie możesz tego tyle trenować i tak dalej. Ale to też jest różnica. Oprócz tego, że jesteśmy y, biali, tak naprawdę, a nam białym jest trudno rozluźnić ciało i żeby to poszło w dół, jak, 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 jak byłem wielokrotnie u Marko na, na Menstylingu, to zawsze była dyskusja taka i on się śmiał Patrzył na nas i mówi, no wam, białem, to jest tak ciężko się rozluźnić. no. Ale potwierdzam, tu taka wstawka z Kuby, bo patrzyłam, była, by, byłam na różnego rodzaju imprezach. No i mówmy się, większość tych Kubańczyków nie potrafi tańczyć, w sensie rytmika tam i Ale flow, to co mówisz, ten luz w ciele, mam takie, jak to jest, że to jest ten sam ziomeczek, co w Polsce, tylko ten tutaj wygląda no tysiąc razy lepiej bo to ciało się zupełnie inaczej zachowuje i on nie wygląda jak łamaga, czy może nie, łamaga to jest złe słowo, ale no, ten kursant na, na, na pierwszych zajęciach, a ten kursant na pierwszych zajęciach, to to są jakieś totalnie no tak, to różne fakt. historie. Maj, mają tak po prostu, mają tak w genach. No my Jesteśmy za to, myślę, że Dość dobrze zorganizowani w stosunku do nich jesteśmy bardziej pracowici. Mówię o takim nawet nie o tanecznym życiu, ale ogólnie jako Polacy jesteśmy postrzegani wreszcie, nie jako pijacy i złodzieje, tylko jako pracowity naród, który... No, kiedyś był taki żart, że jak zatrudniałeś się gdzieś w Anglii, to pytali, jaki zawód, to mówi Polak, aha, czyli pan wszystko zrobi, tak? Tak wszystko. O, to no, zgadzam się z tym żartem. No, poważnie to teraz ym, idąc dalej, no nie, to nie są jeszcze takie kontrowersyjne rzeczy, no takżeśmy tylko to zareklamowały, żeby ktoś został z nami do końca. <noise> to Ale vale. Mango, mam, no. Mango <noise> Gdynia, kup <noise> trzy mopy, jak zamówisz teraz. <noise> jeszcze będą na końcu, proszę z nami zostać. Ale chciałam y, się zapytać, bo ty nadal masz swoją główną, inną pracę. Tak, tak, tak. Jak ty godzisz swoją pracę, bo jak ja widzę, ile ty podróżujesz, <głos> <głos> ile masz urlopu. Mam nadzieję, że nie że słucha tańczysz, tego mój pracodawca. <noise> to po prostu, myślę sobie, że to jest niemożliwe. No nie ma, nie ma takich elastycznych zawodów, a może są. I chciałam też, żebyś od razu powiedział, co ci daje twoja praca, tak, jakie skille, które, których być może nie ma, których być może byś nie zdobył, gdyby nie to. Bo, bo mamy wśród nas i takich instruktorów, którzy... Mówiąc o takich, którzy jeżdżą, to zazwyczaj to jest ich jedyny zawód, powiedzmy. No, tam jeszcze Myślę, że w szkoły. Czubie w Polsce w Czubie w Polsce nie ma chyba instruktorów, którzy pracują na, na jeżdżą, którzy pracują na pełny etat. No dlatego właśnie jesteś ty i odpowiesz nam na to, o, o to pytanie. Wiesz co? Pamiętam, jak wystąpiliśmy zadów w pytanie na śniadanie i wchodzę do swojego biura, do swojego zespołu, do naszego zespołu, bo to nie jest mój zespół, tylko nasz zespół, do naszego zespołu. I słyszę, że jest takie poruszenie. Sz, 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 sz. Mówię, coś się dzieje, nie? coś się odwaliło. nie, I dopadam jeden z kierowników w, w, w kuchni, mówi: Wiesz o czym rozmawia cały zespół? Mówię, no o czym? Był o Twoim występie w pytanie na śniadanie. A on mówi: Jak to? On A, A co Ty myślisz, że jak jest o 11 w niedzielę, to nikt tego nie zauważa? Ja próbowałem ten tanie cukryć u siebie. I ja mówię do nich, no tak, to wy wszyscy tacy antypisowcy, ale co drugi o 11.00 jest TV, ogląda, nie? <grym /dyspitalny> Musiałem jakoś odbić, ale wiecie, jakby, żebym jeszcze się zajmował może jakimś marketingiem, takimi rzeczami. Moje stanowisko to jest dyrektor, teraz zastępca dyrektora kontraktu na dużym kontrakcie infrastrukturalnym za 700 milionów złotych. Mam zespół cały, który, który tworzy z tego to. A ty dostajesz 10%? Nie, nie, więcej. Żartuję oczywiście. Natomiast kwestia jest taka, że na budowie musisz pewne rzeczy robić bardzo mocną ręką. Musisz ten zespół kierować mocną ręką. Są negocjacje za wiele milionów złotych. Potrafię mieć telefon na zasadzie, że nie zapłaciłem jakiemuś podwykonawcy, i on to mnie dzwoni. Mówi, kurwa, nie zapłaciłeś mi i tak dalej. Ja mam całą rodzinę do wyżywienia. I co wtedy? I ty mówisz, a ja idę na baciatę. No nie, Ty musisz, mieć moc, musisz trwać mocną ręką. I powiem wam szczerze, że ja trochę czasem żyję w schizofrenii pewnie, bo tak tu ubieram garnitur, idę na budowę, walczę mocną ręką, mimo że jakby nie udaje. Jestem jakby osobą sympatyczną, też uśmiechniętą na budowie, jak pracujemy ze swoim zespołem, ale jestem całkiem inny niż jestem na zajęciach. Czasem mówię, że odreagowuję to moją pracę dyrektora. Będąc potem na zajęcia i rzucając głupie teksty i sam sobie myślę, Jezus Maria, jakby to mój zespół słyszał, to nie powiem, że ja się po prostu nie powinienem pewnie sprowadzić takiej funkcji poważnej i rządzić tym zespołem całym, gdy ja mam takie bździ w głowie, nie. Natomiast pytałaś, jak to, jak to zrobić. Chodzi o, o pewną formę organizacji. Jakby musi być ten kalendarz bardzo dobrze ułożony. My jak się umówiliśmy na ten wywiad tutaj, no to, no to zrealizowaliśmy to co do minuty. Byłem ciach, inaczej bym, bym, nie dałoby się tego zrobić, więc jakby moje życie jest tak ułożone, że, że wtedy mam pracę, potem idę na trening, potem robię tamto, potem robię tamto. I tak mam dużo jeszcze do pracy, na przykład z telefonem, że chcę coraz mniej używać telefonu, żeby mieć czas na przykład na książki dobre i tak dalej. Więc organizacja pracy jest najważniejsza. A jak wygląda priorytetyzacja w tym wypadku? Co no, nie, no. co jest na pierwszym miejscu. No nie na pierwszym miejscu jest. Jakby kwestia jest taka, że, 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 że ciężko się pracuje na pełnym etacie i tańczy na poziomie takim, że jeździsz po Polsce, a teraz mamy coraz więcej tych jeszcze zagranicznych zadał yy, wyjazdów. Natomiast yy, no nie, da się, nie da się być dyrektorem przez wiele lat. Nie stawiając tego na pierwszym miejscu, po prostu nie da się. Więc, jakby ja czuję tutaj, że tu. Myślałem wielokrotnie o tym, żeby zostawić, zostawić pracę tą zawodową i zająć się tylko tańcem, ale myślę, że zniszczyłoby to fan, jaki mam, jeżeli chodzi o taniec. Przede wszystkim. Martwiłbym się, czy na moich zajęciach jest 40 osób, czy jest 15. A teraz przychodzę na te zajęcia i, i myślę, wydaje mi się, mam nadzieję, że tak jest. Jeżeli nie, to poproszę o komentarze, że ludzie czują, że to robię z zabawy. Radości, że, oni się, że ja się cieszę, że, że ci ludzie do mnie przychodzą. I tak naprawdę chciałem też podziękować wszystkim ludziom, którzy do mnie przychodzą na te zajęcia i jakby wytrzymują te żarty Ady. No właśnie, ciągle o tej Adzie słyszymy mi tych ich naprawdę. Tak, tak. E, dobra, to teraz pytanie z publiczności. O, ja. Które brzmi mniej więcej tak. E, jak to jest chwalić się zdobyciem tytułu mistrzów Polski? w sytuacji, gdy startowaliście jako jedna para? Jak to jest się chwalić? Na takiej zasadzie, że my jak zgłaszaliśmy się na, na, te, na ten konkurs, to nie wiedzieliśmy, kto startuje. Dla nas to było przekroczenie bardzo duże swojej granicy, bo tych eventów mieliśmy bardzo dużo, występowaliśmy na tych eventach, a tutaj musieliśmy przygotować pokaz, zrobić stroje, tego, nikt nie, tego nie robiliśmy wcześniej z Adą, nie mieliśmy żadnych pokazów, także my dowiedzieliśmy się tak naprawdę przed samym konkursem, że ktoś nie nie startuje i dla nas nie ma różnicy to czy my wychodzimy my jakby mnie nie, tu nie, to, nie jest, to nie jest walka stykowa to znaczy że ja mam wyjść na rynki mam kogoś pobić to czy ktoś startował przede mną czy za mną to nie ma różnicy ja i tak bym wyszedł i bym zatańczył tak jak zatańczyłem więc I to, czy ta to nagroda jest tylko to jest to jest znaczy dla mnie dla mnie Z ta nagroda wiadomo że jakby była konkurencja to znaczyłaby więcej nie ukrywam że nie ale to nie jest to nie jest jakby bo te osoby, które się nie zgłosiły, myśmy pisali o tym, że zgłoście się na to, to one przegrały, bo one mogły się zgłosić, one mogły stanąć z nami w szranki. My chcieliśmy tej konkurencji, my poszliśmy do, bo rozmawialiśmy, czy nie możemy na przykład konkurować, bo w naszej jakby startowała jedna para w naszej kategorii wiekowej. I my chcieliśmy na przykład, żeby nas oceniano z młodszą kategorią wiekową, ale niestety nie zgodzono się na to. Mm -hmm. Bo, bo, bo takie są zasady IDO, że tylko można startować, w, tylko jest ocena jakby w kategoriach poszczególnych roczników, więc nie było na to, na to możliwości. No i jakby podchodziliśmy do tego, mieliśmy, mieliśmy takie poczucie, że kurczę, no i teraz co? I trochę nas to zasmuciło, że się nikt inny nie zgłosił. Tak naprawdę nikt z innymi nie chciał jakby rywalizować. I doszliśmy do wniosku, że, że, że spróbujemy pewnie gdzieś może siły gdzieś indziej, gdzie będzie więcej, 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 więcej par. Natomiast tak jak mówię, myśmy nie mieli świadomości żadnej, że ile par się zgłasza na to. Dopiero przy, praktycznie przed samym konkursem pojawiło się to, że, że jest tyle w naszej kategorii wiekowej, czyli jedna par. Znaczy, i ogólnie to ja to jej chciałam bo to jest pytanie które padło i pomyślałam że może więcej osób jest takich które chciałyby o to zapytać a tak nie wiem, pierwsze miejsce ale szkoda że nie powiedzieli że nikt nie występował ja na przykład y, przez długie lata y, mówiłam o tym że zajęłam trzecie miejsce w deblu w tenisie stołowym i też były trzy drużyny no ale jakby no sorry no, jakby, no, dlaczego mam się nie chwalić nie podium to podium no Nikt więcej nie chciał wystąpić w naszej kategorii wiekowej. To też jakby jego, jego totalny problem i myślę też sobie, że to nie masz na to wpływu. No, no, no to dokładnie. Więc dla, na to, że wziąłeś udział, a nie miałeś wpływu na to, że inni nie wzięli. No więc jakby totalnie. Ale myślę sobie, że, że dobrze, że odpowiedzieliśmy na to pytanie, bo może ona chodziło jeszcze komuś po głowie. I... Bardzo dobrze, że odpowiedzieliśmy na to pytanie. My czuliśmy się zwycięzcami, bo dla nas nie było różnicy to, czy występujemy sami, czy występujemy z kimś. Ktoś się nie zgłosił, to była jego strata. A my przekroczyliśmy swoje granice bardzo mocno wtedy. Prawie się pozabijaliśmy zado, więc musieliśmy poprosić Gregory i Karolinę, żeby nam, nas wsparli, bo byśmy, już, bo byśmy na pewno nie wystąpili. Więc, 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 więc wzięliśmy trochę, trochę wsparcia i priwów od Gregory i Karolina, żeby nas wyczyścili i żeby nam pozwolili nam przede wszystkim też ze sobą pracować, bo już mieliśmy się dość przy przygotowaniu tego, tego show. O, widzisz, i, i chyba to powinno też być taką kropką nad i tak jak powiedziałeś, że tamte pary przegrały, bo ja też dostałam gdzieś innymi y, kanałami już dawno temu to pytanie. Mówię, no dobra, no ale to może po prostu inni zdecydowali, że nie są na takim samym poziomie jak wy mhm. i nawet nie chcą tańczyć. to Dla Słodnie. mnie to też jest jednoznaczne. To, to ktoś. to i może jakby wystąpili, byliby, nie wiem, lepsi, może no, ale oni sami stwierdzili, oni sami ustawili swój taniec. Niżej, nie występując. Dokładnie. To, to ten, ale też, tu, tu taki śmieszek z kolei ode mnie. Kuchmańska chce mi zabrać. To może sposobem na zostanie, przepraszam, to, to nie jest złośliwe, zostanie mistrzem polskim w sesji, też będzie z... po prostu przytrzymać wszystkich wiekowo. Potem... <laughs> Dokładnie, dlatego my wcześniej nie startowaliśmy, tylko przeżyliśmy. Uwaga, to jest inspiracja do, dla mnie, ja do, to do, zrobię. To jest junior Plus. plus. Od jakiego wieku? Nie, nie żartuję. To jest. Nie, my byliśmy już seniorzy, no. Tak by to my, byliśmy, my byliśmy to 30+. my byliśmy 30 plus. Nie, to myślał musimy szybko, żeby Rafał nie zdążył i Natalia Kawa. Właśnie. <laughs> Tak, to pośpieszcie się. Nie, spoko, my, my wystartujemy, bo oni są, wiesz, teraz tak. Ale tu oni to porobią, już solo tylko. To, to no, ale wystarczy. My dotrwamy do 40, plus, oni, oni już wiesz, oni potem już nie będą mogli tańczyć, a my jeszcze tak. Natomiast, natomiast jeszcze dopełniając, jakby, my mamy za sobą trochę konkursów w swoim życiu. Adriana występowała wiele w konkursach y, takich y, socjalowych. Ja niestety nie, natomiast byłem tencerzem towarzyskim przez 8 lat, więc jakby też mam za sobą trochę tych konkursów. No dobra, a zacząłeś taki wątek u siebie na profilu na temat oceniania, sędziowania mm -hmm. i brania udziału w konkursach socjalowych i ten wątek się tak skończył, że jeszcze o tym kiedyś powiem. Nie no nie muszę o, o tym powiedzieć. O Z jakoś nie miałam inspiracji, żeby o tym powiedzieć, ale to, co, co mnie najbardziej bolało, przyznam wam się szczerze, co mnie najbardziej bolało i to może się zacznie być kontrowersyjne. Najbardziej mnie bolało to, że sędziujemy swoich. To znaczy, wielokrotnie były takie sytuacje gdzie po prostu ręce mi opadały, jak widziałem wyniki, bo ten brał mnie priwy, to dlatego dostanie ode mnie lepsze, lepsze, te, lepsze noty. I to mnie strasznie bolało, dlatego jak robimy teraz konkurs na baciata Summer Camp na obozie, który organizujemy w Chorwacji, to sędziują ten, ten, ten konkurs praktycznie sami Hiszpanie. No dobra, ale poczekaj, ale to nie jest tak. Czyli są że... niepowiązani, czyli którzy de facto powinni być niepowiązani, ale słyszałem, że ostatnio w ostatnim konkursie byli powiązani międzynarodowym, więc też okazało się, no że tam ci byli. Że to jest tak, nie do uniknięcia, ale mam wrażenie też, że jednak tych kryteriów jest trochę więcej niż zrobienie także dwóch instruktorów, którzy znają kursantów, a tych kursantów też nie jednego pewnie. To, to, to głosują za swoimi. Znaczy nie, no oczywiście nie, tak chciałbym, jest nie, chciałbym nie? Powiedzieć, nie chciałbym powiedzieć, że tak, jest, że tak wszyscy robią, bo broń Boże nie, broń Boże nie, ale zdarzają się takie przypadki i to, mi, to, mi, to mnie bardzo bolało, bo, bo kurczę, ja też bym wolał moją kursantkę wysędziować lepiej. Oczywiście, że wolałbym moją kursantkę wysędziować lepiej. Dlaczego nie? Bo ona, widziałem, jak się przykładała do tego, co robiła, no ale potem muszę, jakby mieliśmy też zadą przyjemność yy, odbyć taki kurs dla sędziów właśnie w IDO. Myśleliśmy na początku, że będziemy się ba bardziej bawić w sędziowanie niż w startowanie w tym IDO. No i, i dość dużo nas to nauczyło, właśnie, że jak, jak się sędziuje, że, 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 że naszych sędziujemy albo gorzej, albo lepiej. I teraz gdzie z tego, gdzie znaleźć złoty środek? Że początkowych sędziujemy, po, początkowych sędziujemy gorzej, bo od razu jesteśmy bardziej krytyczni, a ostatnich potem sędziujemy lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Dużo jest takich, takich różnych pomyłek sędziowskich. Natomiast mnie przede wszystkim bolało to taka rozbieżność dość mocna pomiędzy, pomiędzy resztą instruktorów. Ja rozumiem, że ta, ta rozbieżność może być jakaś tam kilkanaście procentowa, ale gdy jest rozbieżność, że jeden sędziuje na pierwsze miejsce, a drugi sędziuje na piąte na przykład i, w, i wiemy, że to jest ktoś od nas, to trochę mnie to akurat bolało wewnętrznie. Nie jest to kwestia y, kategorii i tego, za co się sędziuje, w sensie, że tam jest wiesz, takie pole manewru na to, żeby mm -hmm. to tak ocenić, bo każdy z nas, mnie to za każdym razem zaskakuje, jak bardzo różnie postrzegamy taniec innych ludzi. I ja rozumiem, że to się pokrywa z tym, że ktoś jest tutaj moim podopiecznym i tak dalej, ale wydaje mi się, że w tańcu towarzyskim, jak sam brałeś udział, też się z tym spotkałeś, że tam wielokrotnie. No, przecież w tańcu towarzyskim to, to są tak jest... zwane priwy, priwy, że tak powiem, jak to powiedzieć dyplomatyczne no, no punktujące i to jest znaczy, to nie jest okej, okay. to, to jest dla mnie, ja tego, ja tego nie rozumiem. Oczywiście taniec jest taniec jest tak otwartą książką, że możesz sobie znaleźć, to mi się bardziej podoba, to mi się o niej podoba, ale pewien ogólny standard na szczęście do bacia to nie doszedł taki standard, jak jest w tańcu towarzyskim i w życiu bym nie chciał, żeby doszedł, bo on by zniszczył ten taniec. Już całkowicie indywidualność, bo jak patrzysz potem na jak towarzyskich, to ci ludzie są prawie tacy sami, I się różnią po prostu ułamkami, jakimiś tam promilami, jeżeli chodzi o, o styl. Bacacie na szczęście, jeszcze to do nie doszło, i każdy trochę jest różny od siebie i to jest piękne, ale, ale pewien standard taneczny, typu kolana do środka, nogi do, do środka, czy na przykład nie wchodzę na raz, tylko wchodzę na raz, i a dostaję pieniędzy z musicality, no to dla mnie jest kontrowersyjne. No ja też nie oceniam, że ja też nie mogę stwierdzić w pełni, że to było, że to było z premedytacją robione, tylko na przykład mógłby to być błąd, na przykład taki, że widziałem jak on ciężko pracował. I, i, I mam tu empatię większą, dlatego daję więcej. I chciałbym właśnie, żeby to tak było teraz, mówiąc powiedzmy kontrowersyjnie. Chciałbym, żeby to się tak odbywało, że ten błąd się pojawił właśnie z tego powodu, a nie z tego, że sędzujemy swoich, bo on mi potem wpłaci na konto za priwy. A powiedz mi yy, z Twojego punktu widzenia, te konkursy baciatowe yy, po pierwsze, mają, czy one są nieśmiertelne i cały czas będą się działy i one mają jakąś progresję i faktycznie yy, to jest dobre dla środowiska? Czy już czujesz, że tego jest za dużo i to idzie w taką jakąś stronę, w którą nie Wiesz co, dopóki, to dopóki jest to popularne, to jest dobre. To znaczy, że ludzie tego chcą. A, a dopóki ludzie tego chcą, to to róbmy, bo to pozwala nakręcać całe środowisko. Tylko nie chciałbym, żeby to przeno było przenoszone na, na jakieś tam imprezy. Jak jestem na imprezie i widzę, że, są, że, że, że że większość ludzi skupia się na tym, jak tańczy, wygląda bardziej w tańcu, niż jak się tańczy. Żeby mieć radość z tego tańca, no to to może być niszczące. I często tak jest, na przykład jest, tak, jest w Dos Mundos, na przykład są lustra. I widzę wielokrotnie, jakie jak są osoby, które tańczą. I nie skupiają się na partnerze albo na partnerce, tylko na lustrze bardziej. No, to trzeba uważać na to, bo to potrafi wciągnąć. No, ja też czasem zerknę na lustro, czy patrzę, czy dobrze wyglądam. Czy na przykład mówi nowy fryz nie wygląda źle, nie? <laughs> czy mi się czapeczka nie zsunęła? <laughs> no, dokładnie. No, nie no, no, tu chciałam się też zgodzić z tym, że raz mam taką obserwację i było takie bardzo odświeżające znowu, y, y, co mi się najlepiej tańczyło na Kubie baciatę. Mm -hmm. to, to jest wiesz, to, i miałam takie, że co, że jak? Ja wcale tam jakoś super nie tańczę, takie sobie mm -hmm. bliziczki. I że nie ma szukania tego poklasku, bo mam wrażenie, tak. pójdziesz na imprezę baciatową i jak nie znasz wszystkich, to sobie nie potańczysz jako osoba z zewnątrz. A ja pamiętam zupełnie inne czasy, kiedy fragment albo set innego stylu był dla ciebie przerwnikiem i mogłeś sobie pójść potańczyć tak? O, próbujecie cię pobawić. Robić to, czym taniec też, też jest. Nie? Po prostu taką zabawą, formą mm -hmm. nie wiem, ruchu, odpoczynkiem. Nie, nie, nie zawsze musisz się tak strasznie spuszczać nad tym. Nie? Dlatego kobiety już teraz proszą do tańca. I uważam, że to jest super. Uważam, że to jest super, że jak kobieta ma ochotę z kim zatańczyć, to dlaczego ma czekać i patrzeć na niego? I powiedzieć: A może mnie poprosi, może nie. Nie ma z miłości tańczymy. Podobno partnerki baciatowy nie proszą. Proszą i to bardzo. Tak? I bardzo dobrze, i niech dzień się nie zmienia. To jest apel. Może <laughs> się wylapeł, jesteś instruktorem. Nie, 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 nie. I jestem za tym, żeby jestem za tym, żeby partnerki prosiły. A to, jak chcemy mówić o tym, czy, czy jakby partnerki proszą mnie jako instruktora, na pewno, na pewno tak jest. No ja też, jakby widzę, jak widzę, jakiś z Rakel też mam ochotę z nią zatańczyć. Na zasadzie taki o! Tylko, że teraz pytanie jest, po co chcę z nią zatańczyć? I to, co na przykład, jak rozmawiam z Sarą Panero czy z Rakel, to najczęściej ich bólem jest największym, ja to też czuję, największym jest bólem to, że ten taniec jest sprawdzeniem siebie, czyli na tej Sarze Panero czy na tej Raquel faceci robią najtrudniejsze figurki, bo, wy, bo im się wydaje, że to jest fajne i potem Sara Panero, co widzę, to ona zawsze jak jest na jakimś festiwalu w Polsce, to szuka fizjoterapeuty. Ona jest zawsze na kubańskim parkiecie. Tak? Tak, na El Solu jest, okay. na Kubańskim bardzo dużo. Widać, że ucieka trochę. Ucieka, bo wszyscy na nie chcą zrobić najtrudniejsze rzeczy, bo tak, mało tak, tego, no. jak chciałbym też, o, może nie wiem, czy mogę przejść tak do tematu, najwyżej mnie tutaj kijem tak, potraktujcie, tak, ale tak. uważam, że i chcę, i chcę nagrać, i chcę, nagrać jakieś, i chcę napisać albo nagrać coś. Na zasadzie o pewnych, już to zrobiłem, bo, bo, bo kiedyś, jeszcze dawno z Julią Martowicz nagrałem taki tutorial zasady socjalu i chciałbym do tego wrócić, tylko w trochę w innym kontekście. Na przykład, wiecie, co mnie najbardziej mnie boli i to też Mówię, tak cały czas się powołuje na rozmowy z, z tymi ludźmi, bo mam, na mam to szczęście, że gdzieś tam poznaję tych yy, bliżej, tych yy, instruktorów najbardziej na, najbardziej znanych czy najlepszych na świecie, że nikt się nie pyta, czy możecie nagrać. I ja widzę takie filmy, jak jest Marko z, zlany potem, wygląda jak świnia, wygląda po prostu okropnie, że on pewnie nie chce na siebie patrzeć. Ale Ciach, telefon mam cię w dupie. I w ogóle nie ma, nie ma myślenia o tym, że, że ty, ale może on sobie nie życzy teraz, żeby go nagrywać. I potem mało tego, i oni są zmęczeni, dlatego pojawiają się w kontraktach kwestie, że on ma przyjść na imprezę i tańczyć. Dlaczego? Bo on jest wiecznie zestresowany, bo tak, musi zatańczyć jak najlepiej. Więc jak słyszę, ale mnie wyszarpał je baniutki, nie? Na zasadzie z instruktorem tańczyłem. Dlaczego tak jest? Bo on jest cały czas poddawany ocenie na zasadzie nagrywam film i potem chcę sobie ten film udostępnić z tym człowiekiem i to musi wszystko super wyglądać. A ty jak nie idziesz, bo jeszcze nie masz tego poziomu, ale chcesz mieć super film, bo nawet nie zapytałeś, czy możesz z nim nagrać, to jest, to, to, to jest, to jest taki element, gdzie powinniśmy to zmienić. Ja na przykład jak chciałem sobie nagrać jakiś film z jakąś instruktorką, to się jej pytam, czy ja mogę sobie z tobą nagrać film i ona takie oczy, no tak, tak. I ona była zaskoczona, że ja się jej pytam, czy ja mogę z nią nagrać jakiś film. Rozumiecie? a u nas gdzieś tego brakuje. Rozmawiasz, stoisz sobie poza salą taneczną, rozmawiasz i ktoś podchodzi i mówi: Idziemy zatańczyć. I już ci na przykład łapie partnerkę za rękę, albo łapie ciebie za rękę. Jak mam ochotę tańczyć, to stoję przy sali tanecznej, a teraz jest czas na rozmowę. I teraz pytanie tak, nie odpowiem: Ja na przykład mam taką sytuację. Powiem, że wiesz co, teraz rozmawiam, i potem dostaję od środowiska: Ty, ale Duda na przykład mi odmówił trzy razy poszedł do toalety, a ja zawsze to robię, zawsze to robię, zawsze to robię z szacunkiem, bo ja nie lubię odmawiać, bo też nie, chcę się, nie chciałbym się czuć w tej sytuacji, że nie, proszę jakąś partnerkę o taniec i ona mi odmawia, na przykład taki jest w trzeci raz. No, to się, no, kawał... Y, kawał prącia, nie? Można powiedzieć. I, I na zasadzie, na zasadzie takiej, ale ja... W Staram się wytłumaczyć. Dlaczego? Przepraszam cię, jestem cały spocony, gdy się przebrać. Przepraszam, idę do toalety. Albo, przepraszam, teraz rozmawiam. Po prostu taki zbieg okoliczności. Ale myślę, że dobrze, żeby w każdym z nas pewne, pewne takie cechy klasyczne, które mamy w życiu. Jeżeli widzę, że ktoś rozmawia, to nie przerywam w tej rozmowie, jak jest to no, normalnie na ulicy, czy gdzieś w tym. Nie wcinam się, ale w baciacie jest tak, że ktoś rozmawia, a ja staję koło niego, tańczymy i niszczę w pewien sposób rozmowę, którą mam prowadzoną w ogóle bez jakichkolwiek zasad kultury. Tak, no, to prosimy nagrać, możemy wejść w kooperację. <noise> to, bardzo chętnie, tak, bo temat uważności, mam wrażenie, jest mocno niedopowiedziany i pomijany w naszym środowisku, że to jest po pierwsze bardzo ważny aspekt, tak jak mówisz, to, to nie są tylko zasady kultury, ale po prostu szeroko pojęta no, uważność, mhm. bo tu różne rzeczy się mogą dziać, ktoś może być właśnie, rozmawia, idzie do toalety, jest zmęczony, Cokolwiek, cokolwiek i popatrzeć, przeobserwować sobie wcześniej tę osobę, no bo może ona nie być w stanie, i, i po kiego po grzyba się samemu denerwować, i potem tworzyć historię, że no właśnie zawsze odmawia. Mhm. E, ja też mam tutaj anegdotę, bo Jeleni z Kuby donucia. Nie, nie, ale związaną z kubańskim instruktorem, który który się ze mnie lał. Na szczęście myśmy mieli, my, czy prywatnie, no, gadaliśmy. To, to jest też ten, ten motyw, że yy, nie ma takiego połączenia kursant-instruktor zawsze, że ono jest, mam wrażenie, za rzadko, żeby wejść w taką relację, że on potem ci jest w stanie powiedzieć, czemu ty mnie zawsze prosisz wtedy, jak ja jestem zmęczony, albo coś tam się dzieje. I on mi tak żartem odpowiedział i miał takie dobra, bo faktycznie... Trafiam, pomimo tego, że starałam się przeobserwować, że dobra, to nie jest któryś taniec z kolei i tak dalej, ale ja nie wiem, co się też dzieje po tej drugiej stronie. To tak. Broniąc z kolei tych, ale że ja przecież tutaj uważnie patrzę i nic i wszystkie znaki na niebie wskazywały, że będzie spoko. I mi odmówił: No jednak a, a, wyjaśnił to. Wyjaśnił. Wyjaśnił, wyjaśnił. Dobrze. Mogę zostawić z hipotezą wszystkich Zosta z, lepiej jest, żeby usłyszeć odmowę tańca, czy taniec, który jest na siłę. I z tą hipotezą zostawiam wszystkich. Tak, i wtedy jest ten wzrok taki, yy, tak, że ktoś taki, ma ten wzrok, tak. to, on ze mną tańczył, a miał taki wzrok, jakby mu się nie chciało. tak a, a, on, a on trzyma pełchę, że na przykład mówi, byleby się nie olać. Pamiętam, tak. Pamiętam jak wróciłem z, z Dominikany i prowadziłem zajęcia z Adrianą i tańczyliśmy demo i miałem zatrucie. I mówiłem, byleby dokończyć taniec. Tak do... Bo były bo byłyby piękne lajki. O, i to by była kontrowersja. Się Duda się zesrała. Nie strasznie się zesrała. Dopiero byłeś dobra. gówno widziałeś. Dokładnie. dokładnie teraz wątki fekalne. Ej, ehm. mi się przypomniało, jak to tłumaczyło. Jak się mówi krowa. Oj, to myślę, że kiedyś za to oberwę, bo ja mam mówić kał, tak jak kupa. A wiecie, że to nie są takie słowa. Kał to nie jest takie... Popularne słowo, jaki kał. Ja wiem, no kał i zaczęło się musiałam mu tłumaczyć, czym jest kał, a chciałam skrócić a drogę pomiędzy krobami. Wydłuży. Tak. wydłużyła. ją o szpitalu opowiadałam, wiesz, bo jak lekarz przyjdzie do szpitala, no to taki wątek rodzicielski, kał. przepraszam, żeby Wspaniały. troszkę osłodzić, wspaniał Nie byłam na kubie, więc Ale... ja byłam tam, tam gdzie ja w ogóle. Ja byłam tam, gdzie Duda. Dobra, przejdźmy teraz do poważnych tematów. Oczywiście, o ja. Jakbyś mógł powiedzieć, Twoim zdaniem, jaki jest absolutny must have, jeśli chodzi o umiejętności instruktora? Co on powinien umieć znać? Mhm. Czy na przykład podstawy tańca, czy klasyka, czy jazz? Czy on powinien znać anatomię? Czy powinien znać się na pedagogice? Czy uważasz, że w ogóle coś z tego worka takiego. Około tanecznego jest y, ob obowiązkowe, albo mile widziane, albo naj wiesz, możemy powiedzieć, to must have i nice to have, czyli fajnie, jakby miał, albo, albo wymagane, twoim zdaniem. Dla mnie przede wszystkim, do czego jest ten instruktor? Dlatego ten mój wątek, ostatni, który podawałam na swoim blogu, był dobrze dobrany instruktor. Nie polegał na tym, że instruktorzy są, że, że są sami źli instruktorzy, ja tylko jestem dobrym instruktorem, bo tak miałem taką wiadomość, że no fajnie sobie napisałem, że tylko ty jesteś dobrym instruktorem, bo że nie o to mi chodziło. Jest instruktor, który jest dobrany do ciebie. To znaczy są instruktorzy, którzy są na przykład bardziej instruktorami zabawowymi. Oni się świetnie sprawdzają na wszystkich początkowych kursach. Dobrzy instruktorzy, którzy na przykład skupiają się bardzo na technice, oni rozwalą każdą grupę początkową. Jak się, na, jak się skupią na technice. W późniejszym czasie ten instruktor zabawowy nie zainteresuje grupy zaawansowanej swoimi żartami, bo ta grupa zaawansowana będzie chciała na przykład jakąś technikę czy trudne elementy. Więc, więc to wszystko zależy od tego, czy ten instruktor jest właśnie dla ciebie. To jest przede wszystkim to jest to. Jeden instruktor jest lepszy na przykład w tematach emocjonalnych, jak Sambor, w takich rzeczach, a drugi instruktor jest na przykład lepszy w sensualowych rzeczach, jak na przykład Daniel Rojewski. I więc każdy z nich gdzieś ma, do kogoś mogę pójść z innymi tematami, z którymi chcę pracować. Natomiast to, co uważam, że każdy instruktor powinien mieć maschew i to, co na przykład ja odrobiłem tą lekcję po pewnym czasie, już będąc instruktorem, więc jakby posypywałem głowę popiołą i naklęcząco zrobiłem. To pracowałem z, z człowiekiem, który jest fizjoterapeutą i trenerem personalnym, i pokazywałem mu rzeczy, które są związane z baciatą. I pytałem, czy to jest według niego anatomiczne i czy to według niego jest ok. Czyli ja pokazywałem sobie mu na przykład wave'a, i on mówił: Ty, ale tutaj na przykład musiałbyś pociągnąć pośladki, bo w tym momencie na przykład dostaje mocno twój kręgosłup błędziowy. Tu na przykład uważaj na kolano. Więc jakby spędziłem bardzo dużo czasu z fizjoterapeutą, pokazując mu rzeczy, które dzieją się w baciacie. I on dzięki temu wyczyścił te rzeczy, które ja miałem nauczone tak zwanym obrazkiem. Czyli my wielokrotnie w Baciecie spróbujemy osiągnąć pewien efekt, myśląc tylko o obrazku, czyli o tym, co chcemy. Nie myślimy o, o jakby przepływie czy drodze, tylko myślimy, jak osiągnąć dany efekt. Trochę taki jest, powiedziałbym, balet jest trochę taki, że czasami to jest w ogóle nie, nie związane z anatomią naszą, a musimy osiągnąć pewien rysunek. A baciata nie powinna taka być według mnie. Według mojej interpretacji baciaty myślę, że korkę też, bo on jest mistrzem akurat robienia rzeczy, które są, które są właśnie takie anatomiczne. Więc myślę, że przede wszystkim znajomość pewnych elementów w ciele, żeby nie robić nikomu krzywdy, to jest najważniejsze. Bo przecież 95% ludzi potem wraca do domu, idzie do pracy i nie chce mieć na przykład bólu krzyża czy bólu pleców, bo, bo ktoś mu zrobił krzywdę, bo nie rozumiał pewnej anatomii. Więc to dlatego ja to nazywam BHT, czyli bezpieczeństwo i higiena w tańcu. Czyli to jest przede wszystkim. A później rzeczy związane z pewnym danym stylem, czyli na przykład uczę baciaty, jestem tancerzem towarzyskim, mam s klasę jestem świetny tanecznie, ale na przykład nie umiem stylu i uczę go po stylu tańca towarzyskiego. Czy to jest OK? Zależy, co chcesz, bo nie są ludzie, którzy uwielbiają taki, taki styl bardzo czysty, ale on się trochę w baciacie nie przyjmuje, bo na przykład była taka para Leo i Lomante, dwójka bardzo dobrych tancerzy towarzyskich, którzy gdzieś tam nie mi nie, nie zdobywali takich, takich laurów, jak zdobywał na przykład Marko i Sara, gdzie Marko jest tancerzem, powiedziałbym, klasy średniej, jeżeli chodzi o technikę. Te stopy powykrzywiane, płaskie i tak dalej. Nie chciałbym go broń obrazić, ale on sam sobie mówi, że on nie jest tancerzem, tylko jest baciatero. Natomiast ma piękne musicality i nadrabia czymś innym. A słuchaj, słuchaj a myślisz, że oni mają takie same kompleksy, albo czy ludzie mają takie same wymagania wobec nich związane z tym, że Wiesz, no tak trochę jak my się śmiejemy z tego szpagatu, nie? Że my w szpagacie nie chodzimy, no i to znaczy, że nie możesz się nazwać tancerzem, albo że jeśli nie masz za sobą y, klasyki, to się nie możesz nazwać tancerzem, jeśli nie jesteś po szkole baletowej, jeśli nie jesteś po, nie wiem, AWF-ie na przykład, gdzie, nie wiem, tam się różnych rzeczy dowiadujesz. Czy myślisz, że oni mają w ogóle coś takiego, czy to my mamy jakąś taką naturę, żeby się tego czepiać, no bo to, wiesz... A nie zauważyłaś tego, że, że, że w Polsce możesz się wypowiadać tylko na dany temat, jeżeli masz na przykład w tym zakresie wykształcenie? Jest taki człowiek jak dziki trener na przykład i on wielokrotnie bardzo mądrze mówi i potem komentarze, e, trener, personalny co ty możesz wiedzieć o życiu, nie? Albo, albo masz gościa, który wypowiada się na temat jakiś tam medyczne a ty masz, jesteś po medycynie i jakby nie masz prawa w ogóle wypowiedzieć się na coś, bo nie masz w pewnym tym zakresie wykształcenia. Oczywiście wykształcenie może w tym pomóc bardzo, ale nie, to, nie jest, to nie jest to jest jedyna rzecz. Ile mamy świetnych muzyków, którzy, którzy uczyli się grać, bo ojciec miał gitarę, bo zaczynając od wokalisty Metaliki, który nigdy w życiu nie był w szkole muzycznej, przynajmniej z tego co wiem, chyba, że ktoś mnie poprawi. I wielu jest takich muzyków, którzy nie byli. No, masz wokalistę masz i gitarzystę elektryczny gitar, który jest lekarzem na przykład. Nie? A jest znany nie z tego, że jest lekarzem, tylko znany z tego, że jest, że jest muzykiem. Więc, więc jakby e, oczywiście, że wykształcenie Ci pomaga w tym, natomiast, natomiast musimy mieć pewien, pewną taką dozę wyrozumiałości do tego, że ktoś ma swój, może mieć swoje zdanie i to zdanie wielokrotnie może być poprawne, mimo że jest rolnikiem, y, sprzątaczką, a wypowiada się na tematy na przykład finansowe, bo akurat się na tym może znać, mhm. gdy go nie wiesz. Roosevelt na przykład zaczynał od tego, że czytał książki sprzedając w sklepie, a potem był, a potem był prezydentem, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc no, jakby osiągał cele po to, że... Bardzo dobra riposta taka, że, że ja sobie myślę, kuczę, no tak jest faktycznie, nie? A ja większość osób, które gdzieś tam słucham naokoło, to są pasjonaci jakiegoś tematu i ja w życiu nie sprawdziłam, czy oni mają wykształcenie w tym kierunku. Być może, może tutaj zrobię wyjątek dla psychologów, bo uważam, że tutaj... Mm -hmm to ma znaczenie. I osób, po, po, które prowadzą terapię i tak dalej, to sprawdzam, czy to, bo nie wierzę. No chodzi o zdrowie coś... też. Tak, bo, bo trochę tak, trochę tak jak do lekarza iść, to też sprawdzasz mm -hmm. generalnie, czy ma specjalizację, a nie czy się interesuje medycyną. Tutaj uważam, że, że jest coś takiego. Natomiast no tak jest. Nie? I, I to jest właśnie taka bolączka, bo z jednej strony byśmy bardzo chcieli, my też niejednokrotnie dostajemy takie wiadomości, żeby się przydało, żeby było jak na dżezie Długie rozgrzewki, wszystko tak solidnie zrobione, y, instruktor z doświadczeniem po szkole. No tylko moje, moja odpowiedź jest taka, no tak, no ale na, na tym razie to, to tam jest 10 osób na krzyż, a, a my mówimy o środowisku, które jest duże, chcemy, żeby było jeszcze większe i, i chcemy połączyć te rzeczy, nie? Żeby taki instruktor to był i ten od długich rozgrzewek i wykształcony i śmieszny, i śmieszny bo on ma bawić tak u, ucząc, uczyć bawiąc, nie? Wiadomo. Więc, więc te, te, te kryteria są takie. A jakbyś idąc... Tutaj, y, jak ten perfekcjonizm Twój sobie radził z tym? Tylko jeszcze, jak mogę podejść. jedno, no, zapamiętam tam to tam pytanie, tam. ale powiem Wam szczerze, że, że z tym, zobaczcie, jak jest. Dlaczego na przykład Robert Lewandowski reklamuje telefon? Czy znano tym? Myślicie, że Robert się zna na telefonach? Reklamuje telefony. Dlaczego Cezary Pazura reklamował szczepionki? On w ogóle wiedział, co to za szczepionka? No nie wiedział. Jest tak, że my próbujemy wykorzystywać ludzi znanych do tego, żeby były, że, że, że są, że przez to, że są znani, że się znają, znają na pewnych tematach. Dlatego na przykład Ania Lewandowska w pewnym momencie, nie wiem, czy to mogę powiedzieć, w momencie, że, że, że nie, jakby nie dostanę po uszach od niej za to, ona mi w pewnym momencie kiedyś napisała, że ona ma dość tańca. Że ją zlinczowali, bo oni od niej, od niej wszyscy, bo ona jest znana w pewnych rzeczach, i oni wszyscy wymagają od tego, że ona ma być mistrzem w tej baciacie. Tak. I ona na, na nią jest teraz tak ogromna presja: ona do nas przychodzi na lekcje prywatne i ona naprawdę jest mega ambitna i mega skromna. Yy, osoba, która przy całym bagażu, który ma finansowym, marketingowym, mogłaby mieć to tak naprawdę w szerokim poważaniu. Wyobraźcie sobie, że osoba z takim wielkim kapitałem, psychologami, menadżerami, ogromnym zespołem, który ją wspiera. Ona miała w pewnym momencie ten hate, był tak dla niej niszczący. Że ona do mnie pisała, że ona ma dość tego, że ona już nie chce tego, bo w Polsce ją zniszczyli, bo zaczęli opowiadać, że może ona zdradza Roberta i tak dalej. No, no. I tak dalej. Ty, ale, ale, ale wiecie co, jak to potrafi taki hejt dotknąć, y, taką osobę jak Ania Lewandowska, która ma miliony na koncie, i ją wszystko jedno, ona mogłaby zamknąć drzwi na 400, i nikt nie chciałby o niej słyszeć, i chciałaby sobie najwielu wili gdzieś tam na, na końcu świata, miałaby jej przynosili drinki i pachniałaby tylko. I ją to ruszało przy takim zapleczu ogromnym, który ją wspiera marketingowo i powie: Ania, nie udostępniaj tego, nie rób tego, bo ma na to, ma na to możliwości. To dopiero tacy ludzie jak my, nawet tacy instruktorzy jak my, którzy gdzieś tam czujemy, że mamy siłę przebicia, robimy coś, a nagle ktoś gdzieś tam nas hajtuje tak bardzo mocno, oskarża o coś i tak dalej, próbuje pod, podważać Twoją pozycję. Ja pamiętam, raz w życiu się tylko zdenerwowałem na zajęciach, także bo może chociaż trochę z takiej Jest, bardziej kontrowersyjnej mówię, rzeczy. Z raz, raz w życiu się zdenerwowałem na zajęciach, prowadziłem zajęcia z Agnieszką Abraham. I miałem gościa, który regularnie na zajęciach mi przeszkadzał. Coś tam dogadywał. Yy, prowadziliśmy baciatę wtedy z Agnieszką, a to kilka lat temu było. I była taka sytuacja, że, że gdzieś tam tłumaczyłem, yy, że, że baciata nie jest elementem impulsowym w większości, tylko tańczy się ją na zasadzie, że jest cały czas ciągłe, ciągłe podążanie, ciągłe prowadzenie w pełnych zakresach. Co to znaczy, że. Partnerka jest czujna cały czas. Nie, że dostała jeden impuls i ona kontynuuje ruch, i skończy, dopiero partner przyjmuje dalsze prowadzenie. I robiłem coś takiego, że coś takie, jakbyś, jakbyś cały czas słyszał taki, te, 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 że to jest przechodzenie, po, jakby cały czas jesteś aktywny. I ten facet zaczął się śmiać tak na maksa, nie? Ja pytam, czy coś się stało, nie? On mówi, jak mam się uczyć od gościa, który myśli, że jest traktorem, i to tak na poważnie powiedział, nie na żarty. I nie wiem dlaczego wtedy widocznie jakieś też personalne moje rzeczy ze, mnie uruchomił i ja na tych zajęciach, wyobraźcie sobie, do niego zacząłem mówić, jak ci się nie podoba, to możesz wyjść z moich zajęć. Agnieszka mnie zaczęła, mówi Maciek, uspokój się. Nie uspokoję się, jak goś mnie nie szanuje. I pierwszy raz miałem <grywania> taką sytuację, że gościa zbluzgałem, cały, cała grupa stała, a ja go bluzgałem. Ci to wyjdź, jak ci się nie podoba, jak nie chcesz się od traktora uczyć. <grywania> Naprawdę, nie wiem, co mi się stało. To był jeden, jeden moment, kiedy straciłem panowanie i profesjonalizm swój, bo powinienem powiedzieć, no, rozumiem, doceniam, w takim razie, jeżeli nie chcesz się uczyć, no to, no to, no to, no to że powinien zrezygnować z tych zajęć i koniec. Wtedy straciłem panowanie. To było bardzo nieprofesjonalne, ale tak zrobiłem. No i głupio mi było wtedy strasznie Agnieszka, a na przykład Agnieszka wykazała się mega profesjonalizmem, bo nie dość, że upominała mnie, to po tych zajęciach mnie nie zruzgała tylko powiedziała kurczę no maciek przesadziłeś ale no, zdarza się nie bierz tego do siebie nie niż sobie teraz głowy tym no bo już się to stało nie więc Agnieszka w ogóle pozdrawiam Agnieszkę mega inteligentna dziewczyna jakbyście mieli okazję kiedyś z Agnieszką Abraham przeprowadzić wywiad My myślę chyba musimy wybrać do Warszawy też mamy tam obiecany kilka rozmów danu się jeszcze o tym nie wiem <noise> ale ja powiedziałam że nie wiem kiedy że kiedyś na wiosnę bo mamy tam z Darią się mamy zobaczyć mamy sporo tych więc myślę że musimy tak Tak pogadajcie weekend, z Ago bo to jest to jest, to jest, to jest to jest niezwykle ciekawa osoba i inteligentna, ale przede wszystkim zjadła zęby na tych tańcach, więc myślę, że będzie dużo tematów do rozmowy. I dobra, a jak się, bo my, Ania Lewandowska bardzo chciała do nas przyjść i ona sama z nami pisała i wydawało się, tak? że się lubimy, ale potem. Napiszę do niej. Tak, bo ona potem. Nie, chodzi o to, że ona nas skierowała do swojego menedżmentu. No, ale tu się to do, ur, no, ale tu się urwało, bo ja do nich napisałam i to jest koniec. Jacek zostawił ten temat? Manager? No no. czy znaczy nie, bo ja, nie, ja co, ona ja... mi nie napisała do kogo. Ona powiedziała napisać do nich, więc wiesz, ja to znalazłam na stronie, wypełniłam formularz, dobra to się skończyło. Do, 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 no to... Bo wiesz co, bo powiem ci, że mm -hmm. to, 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 co powiedziałeś, i, i do tego bym też wróciła. Że dla mnie właśnie trochę to, że oczekujemy od ludzi, którzy robią zupełnie coś innego, i to tak naprawdę w kontrze do tańca. Bo sporty, walki są w kontrze do tańca. No. Jeśli chodzi o ruch, o mobilność, o wszystko, to to jest zupełnie inna bajka, a my wrzucamy sport do jednej furtki na zasadzie, no jak ona jest trenerem personalnym, nie wiem, jest um, uprawia fitness, biega i jest w ogóle sportsmenką, to ona powinna ale ma razy. Ale nie? ma wiele firm na zasadzie jeszcze prowadzi ona robi też bardzo wiele rzeczy, i, i o, za każdym razem się od niej wymaga, żeby będzie w czymś najlepsza. No, no, tak. no tak, ale tutaj wiesz w tańcu i myślę sobie, wprawdzie my pewnie yy, jak zaczęłyśmy tą tą. Tą rozmowę z nią gdzieś tam, to byliśmy na tym etapie, że je, na tym etapie tego dużego hejtu, tego właśnie dużego hejtu. Mm. Tego, że, ale ja sobie pomyślałam, Jezu, jak można być, mieć taką odwagę w sobie, żeby jednak pokazywać te nieidealne rzeczy, i dobrze, bo do tego perfekcjonizmu dojdziemy teraz idealnie, żeby pokazywać te rzeczy, jak my na przykład się krępujemy, wrzucić filmik po 10 latach tańczenia że oje jak wrzucę, to wszyscy to, wiesz, skomentują i tak no. dalej, nie? A... Polecam znaleźć Duda i Julia na, na Instagramie, jak chcecie się pośmiać. Nie no, ja tańczyłam paciate z Mateuszem, też są to z tego jakby filmiki, jeszcze tańczyłam Falę i na boso, ale wiesz, ale że jednak teraz to jest duża odwaga, żeby to zrobić, a ona to robi i jednak to robi, nie? Więc, więc tu chciałyśmy porozmawiać, ale to, to się... Mimo, tego, że jej odra je odradzają, bo jej management odradza jej yy, tą baciatę, dlatego, że zauważcie, że potem ja też dość dużo śledzę przez to, przez to że jakoś tam nawiązaliśmy relacje z Anią, bo to jest osoba, którą ja miałem bardzo dużo obawy, że będzie infantylna. No bo... Z różnymi mamy róż z ludźmi do czynienia, i, i czasami te osoby znane, bogate są dość mocno infantylne i patrzą na ciebie z góry. A to jest naprawdę normalna, fajna dziewczyna. Byliśmy teraz u niej na obozie i ona mi przynosiła alkohol na zasadzie. Macie chcesz jeszcze ja ci przyniosę nalewki mojej babci, na przykład nie? I to było dla mnie takim szokiem, że ta dziewczyna jest mimo tego wszystkiego, co ma, do czego doszła, to została normalna, naprawdę I ma ambicje, ma, ma cały czas kompleksy związane ze sobą. Natomiast na przykład na obozie, którym byliśmy, ja myślałem, że ona to trochę realizuje na zasadzie tymi ludźmi, którzy tam są. A ona brała mikrofon, pozwalała im robić rozgrzewkę i do tych wszystkich dziewczyn: Naparzaj jeszcze 10, dawaj! Ona tam po prostu dawała z siebie 150%. Ona tego nie robi dla pieniędzy. Ona nie, nie musi tego w ogóle robić. A robi to, bo to kocha i jest sobą i została sobą. I życzę nam wszystkim, żebyśmy potrafili, mimo różnych rzeczy, osiągniemy sukces, żebyśmy zostali sobą zawsze. Znaczy, no, my, Stanecznikiem, na pewno osiągniemy sukces. Już, już wam odwaliło. Nadzieję, no. Nowy sprzęt odcinku, tu jest. Tak, tu... Nowy sprzęt, duda, specjalnie przyjechał. Myśmy nic nie zapłaciły. Mu, on tu przyjechał specjalnie pociągiem. Spaszcza. Czy miałem przy, przylecieć? Miałem samolotem. Za, no, proszę samolotem następnym razem. Ale z tym perfekcjonizmem no pytałaś. Właśnie. O co chodzi z tym perfekcjonizmem? Wiesz, co to jest, tak jak mówiłem wcześniej, to przekleństwo, które gdzieś tam ciągnie się od mojej młodości. I, i, I też wiesz, jak to jest. Ale poczekaj, bo ja nie chcę, żebyś opowiadał całą historię, tylko wiesz którą? Ten moment najtrudniejszy. My mamy problem z tym, pewnie, nie wiem, czy mamy taki perfekcjonizm na takim, bo, bo wiesz, kiedyś perfekcjonizm to była zaleta, a on jest taki tak, perfekcjonista, takie to jest super, nie? -hmm. Tak się mówiło. I wszyscy później mówili, nie, no ja jestem taki perfekcjonista, ja tak wszystko tutaj dokładnie robię. Tak. I wiesz, zrobiliśmy z tego y, zaletę a okazuje się, że to jest jakiś spektrum, które nie jest normalne. Mm -hmm. e, w każdym razie my mamy problem z tym, że na przykład nie jesteśmy tancerkami zawodowymi, a uczymy ludzi tańczyć i tak dalej, a ty masz i wiesz, że miałeś problem z tym perfekcjonizmem, a zostałeś instruktorem, mając drugi zawód, czyli to nie jest twoje wiodące, nie możesz temu poświęcić tyle czasu, nie masz za sobą szkoły baletowej i papierów, mm -hmm. masz taniec towarzyski jasne. To jak to dźwigasz? właśnie? Że nie jestem perfekcjonistą. Wiesz co, myślę, że przede wszystkim yy, odpowiadam sobie na pytanie wewnętrznie, wielokrotnie, że robię maksymalnie, co mogę zrobić. Mimo, że nie robię maksymalnie, bo mówię, muszę ograniczyć telefon na przykład. Natomiast odpowiadam sobie, że to jest to, co mogę zrobić maksymalnie i to zrobiłem. I pamiętam, jak miałem grupę jeszcze kiedyś pokazową, to zawsze im mówiłem, ćwiczcie na, na, na jak ćwiczycie na treningu, to ćwiczcie na maksa. Dlatego, że jak będziecie stać przed sceną, to ja wam powiem, jak robiliście na maksa. Jak zrobiliście na maksa, to nic więcej nie mogliście, lepiej się nie mogliście przygotować. Więc teraz wychodzicie i zrobicie to, co mogliście. Najgorzej, jak się opierdzielasz i potem stajesz przed tymi, o kurde, nie dam rady. Więc jak dajesz z siebie wszystko i myślisz o tym, że teraz trzeba dać z siebie wszystko, to w momencie testu mówisz, więcej nie mogłem. Ja jestem na tym etapie. Myślę, że 90% tego, co mogłem, to, 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 to robię. Są takie momenty, kiedy, jak ja wracam z pracy o godzinie 18.30. To jestem już wypruty po tych wszystkich negocjacjach i tego i co robię i idę na przykład teraz zacząłem tańczyć w Giżycku na róże, żeby wzmocnić trochę ciało. I mam tam taką, bo, bo, jest, bo w Giżycku nie ma tak naprawdę wiele nic, bo to jest taka mieścina 23 tysiące i tam praktycznie nie ma mało co jest związane z tańcem. Tam chcieli, żebym prowadził zajęcia, ale, ale jakby mam dość prowadzonych zajęcia, chcę muszę trochę nad sobą popracować. Więc mamy taką wymianę z Klaudią, że ja ją uczę baciaty, a ona jest instruktorką. Yy Tańca na róży i ja ona uczy mnie tańca na róży. Jezu, patrz, ale będzie kontrowersji masakra. Duda, bo, czy ja w ogóle muszę powiedzieć, to, że tak. To jest osoba, z którą... Uwielbiamy pracować, bo my mamy taki sam mindset pod tytułem. Umawiamy się, robimy, jest termin, ja dziećmi się wymieniam, podrzucam je gdzieś. Danusia specjalnie z Kuby przyleciała, on przyjeżdża i my to wszystko robimy. Umawiamy się na to, że będą kontrowersje, a on kończy nasz wywiad tym, że uprawia pole dance. Więc jakby, wydaje mi się. W stringach na wie, polarze, żeby było ciepło. Że jeśli można było y, zrobić odcinek, który ma w sobie dużo elementów y, takich, nie może kontrowersyjnych, ale takich, wiecie, zaczepnych, to to jest ten odcinek. A poza tym, no, z maciekiem się tak gada, że ja wiem, że ja tutaj pilnuję czasu i potem mi jest przykro, że muszę to powiedzieć, że kończymy. Ale, no, ale na szczęście to mamy nadzieję, nie, nie jest ostatnie spotkanie mhm. i że my możemy cię zmotywować do tego, żebyś edukował w taki sposób właśnie i przez. Ja uważam, że przez stand-up, tak jak to robisz, to jest super. Ym, nawet miejsce na to, żeby mówić o tych rzeczach, które są niewygodne właśnie, o których nie mówimy, więc jeśli byś potrzebował tutaj wsparcia, to my cię możemy w wspierać te platformy. Tym, platformy tu, bo, ja tuby. mam jedną prośbę, jak, jak macie tematy, osoby, które będą to czytać, jak masz jakiś temat, który chciałbyś, żebym opisał na swojej stronie, to napisz w komentarzu pod tym, pod tym, naszym, pod tym naszym filmikiem, na przykład Duda opisz to. I, I jak macie kontrowersyjne rzeczy, to jak najbardziej. Chętnie. No, no, czyli mamy osobę od kontrowersji. Mm, wspaniale. Wspaniale i od tego edukowania na temat to zapowiedziałeś super tych um, BH... BHT. BHT, o. BHT. Bezpieczeństwo i higiena w tańcu. Bahata. Tak, jak od Bahata, no, dokładnie. Bahata, choć, choć, jak, choć powiem szczerze, że dzisiaj wywiad był bardzo poważne, jakby tych tych wątków stand upowych było znacznie mniej niż Tyło. było i to było dobrze i to Tyło. nawet dobrze bo, było bo, bo dokładnie no bo I ten nawet ten, uważam, że bardzo dobrze. Że zaczęliśmy od tego, że narzekaliśmy, że nie ma komunikacji, no to tak zawsze potem wychodzi, że ciśniemy w te poważne tematy, bo jednak jest ich wciąż mało. Nie? To, to, tak. Tak, ja, ja jeszcze nie, nie skończyłam listy, ale wiem, tak. że muszę już kończyć, więc tak. mówię, to, to sobie zaznaczam, żeby będzie no, na następny raz. raz. <laughs> A ponieważ mówię, no umawiać się z Dudą po prostu to jest sama przyjemność Aj, i, i gościć cię u nas w naszych skromnych progach, tak. także sama przyjemność. sama przyjemność kończymy, bo potem nie może tego dźwignąć program i żaden komputer, e, także daję oklaski na koniec. I to. <laughs> wow, ale sprzęt. Dobra, dziękujemy. Dziękuję, całuję rączki, zapraszam na pączki.